Raoul Dobrey, przystojny, młody, około 32-letni Francuz, nucąc pod nosem jakąś melodyjkę, przeszedł na drugą stronę sekwany. Miał jasną, zdrową cerę i czarne wąsiki. Z zawodu był inżynierem. Po chwili dotarł na ulicę Cardonny i zatrzymał się przed bramą numer 17. Dozorczyni wyjrzała ze swej klitki i rzuciła mu niechętne dzień dobry, a on wesoło jej odpowiedział. Potem ruszył po schodach do mieszkania znajdującego się na trzecim piętrze. Stojąc przed drzwiami, czekając, aż ktoś mu otworzy, jeszcze raz zanucił swoją melodyjkę. Raoul Dobrey czuł się tego poranka szczególnie radośnie. Drzwi otworzyła stara Francuzka. Na widok przybysza na jej pomarszczonej twarzy pojawił się uśmiech. Dzień dobry, monsieur. Dzień dobry, Elis. Madame oczekuje mnie, prawda? A jakże, monsieur. Proszę przejść do małego salonu. Madame zjawi się tam za parę minut. W tej chwili odpoczywa. Nie czuje się dobrze? Dobrze? Jak może czuć się dobrze, biedactwo? Seans, seans, ciągle seans. To nie jest w porządku. To wbrew naturze, nie tego chciał dla nas dobry Bóg. Moim zdaniem, powiem bez ogródek, jest to układanie się z diabłem. No dobrze już, dobrze, Elis. Nie denerwuj się i nie dopatruj się diabła we wszystkim, czego nie pojmujesz. No cóż, monsieur może sobie mówić, co zechce, a mnie się to nie podoba. Proszę popatrzeć na madame. Z każdym dniem staje się coraz bledsza i chudsza. A te bóle głowy... No nie przesadzaj. O nie, to nie jest w porządku. Cała ta sprawa z duchami. Duchy, a jakże? Wszystkie dobre duchy są w raju, a pozostałe w czyśćcu. Twój pogląd na życie po śmierci jest ożywczo normalny, Elis. Jestem dobrą katoliczką, monsieur. Wiem, Elis, wiem. Ale potem, kiedy się już pobierzecie, monsieur, nie będziecie chyba ciągnąć tego wszystkiego dalej. Jesteś dobrym, wiernym stworzeniem, Elis, oddanym swej pani. Nie obawiaj się, kiedy już zostanie moją żoną, cała ta, jak ją nazywasz, sprawa z duchami skończy się. Nie będzie już więcej seans z udziałem Madame Dobrey. Mówi pan prawdę? Tak, tak. To wszystko musi się skończyć. Simon posiada cudowny dar i swobodnie z niego korzysta, ale... zrobiła już swoje. Jak słusznie zauważyłaś, Elis, z każdym dniem staje się coraz bledsza i chudsza. Życie medium jest szczególnie wyczerpujące i ciężkie. W dodatku towarzyszy mu ogromne napięcie nerwowe. W każdym razie, Elis, twoja pani jest najwspanialszym medium w Paryżu. Więcej we Francji. Przyjeżdżają do niej ludzie z całego świata, ponieważ wiedzą, że nie ucieka się do żadnych sztuczek ani podstępów. Podstępów? Też coś nigdy w życiu. Madame nie potrafiłaby oszukać niemowlęcia, nawet gdyby próbowała. Jest aniołem. A ja? Ja uczynię wszystko, co może uczynić mężczyzna, by ją uszczęśliwić. Czy mi wierzysz? Służę u madame od wielu lat, monsieur. Z całym szacunkiem mogę powiedzieć, że ją kocham. Gdybym nie wierzyła, że ją pan uwielbia tak, jak na to zasługuje, bien, monsieur, rozerwałabym pana na strzępy. Brawo, brawo, Elis, jesteś wierną przyjaciółką, więc teraz, gdy zapewniłem cię, że madame zrezygnuje z duchów, musisz stać po mojej stronie. A co będzie, monsieur, jeśli duchy z niej nie zrezygnują? Co? Co masz na myśli? Pytałam, co będzie, jeśli duchy z niej nie zrezygnują. Myślałem, że nie wierzysz w duchy, Elis. Oczywiście, że nie wierzę. To niemądre, żeby w nie wierzyć. Chociaż... Mów dalej. Trudno mi to wytłumaczyć, monsieur. Widzi pan, zawsze sądziłam, że te media... jak sami siebie nazywają, to po prostu sprytni oszuści, nabierający nieszczęśliwe istoty, które straciły swych bliskich. Ale madame nie jest taka.
Madam jest dobra, madam jest uczciwa i... Dzieją się różne rzeczy. To nie są żadne sztuczki. Dzieją się różne rzeczy i właśnie dlatego boję się. Bo jestem pewna, monsieur, że to nie jest w porządku. To wbrew naturze i dobremu Bogu. I ktoś będzie musiał za to zapłacić. Uspokój się, moja dobra Elis. Mam dla ciebie dobre nowiny. Dziś odbędzie się ostatni seans. Od jutra koniec z tym. To znaczy, że dziś odbędzie się jeszcze seans? Ostatni, Elis, ostatni. Madam nie czuje się na siłach. Przerwała jednak w pół zdania, ponieważ drzwi otworzyły się i stanęła w nich wysoka, szczupła, pełna wdzięku blondynka. Blondynka o twarzy botticellowskiej Madonny. Raoul rozpromienił się, a Elis dyskretnie wyszła. Simon, Simon. Kochany Raoul. Simon, jaka ty jesteś blada. Elis powiedziała mi, że odpoczywasz. Czyżbyś była chora, kochanie? Nie, chora nie. Powiedz mi więc, o co chodzi? Będziesz uważał mnie za niemądrą. Ja ciebie za niemądrą? Nigdy. Simon uwolniła swą dłoń z jego uścisku. Przez parę chwil siedziała nieruchomo, wpatrując się w dywan, a potem pośpiesznie wyrzuciła z siebie. Boję się, Raoul. Ale czego się boisz? Po prostu boję się. To wszystko. Ale... Wiem, że to niedorzeczne, prawda? A mimo to tak właśnie się czuję. Boję się. Nic ponadto. Nie wiem ani czego, ani dlaczego, ale cały czas gnębi mnie myśl, że przytrafi mi się coś strasznego. Strasznego. Najdroższa, posłuchaj. Nie wolno ci się poddawać. Wiem, jaka jest tego przyczyna. To rezultat napięcia, Simon. Napięcia związanego z życiem medium. Potrzeba ci odpoczynku. Odpoczynku i spokoju. Tak, Raoul, masz słuszność. Tego właśnie mi potrzeba. Odpoczynku i spokoju. I szczęścia. Tak. Tak. W twoich ramionach czuję się bezpieczna. Zapominam o swoim życiu. Okropnym życiu medium. Wiesz wiele, Raoul. Ale nawet ty nie zdajesz sobie sprawy, co to wszystko znaczy. Simon. Siedzisz w ciemności, czekając, a ciemność, Raoul, jest okropna. Ponieważ jest to ciemność pustki i nicości. Poddajesz się świadomie tej ciemności, zatracasz się w niej. Potem nie wiesz już nic. Niczego nie czujesz, a po jakimś czasie przeżywasz powolny, bolesny powrót do świadomości. Budzisz się z tego snu, ale jesteś taki zmęczony, tak okropnie zmęczony. Wiem. Tak bardzo zmęczony. Ty jesteś wspaniała, Simon. Kochany. Jesteś niezwykła. Świat nigdy nie miał tak wspaniałego medium, Simon. Ależ tak. Popatrz, oto list od profesora Roche, Salpertier, a ten od profesora Genier z Nancy. Obaj błagają, byś nadal, przynajmniej raz na jakiś czas, zechciała uczestniczyć w organizowanych przez nich seansach. Och, nie mogę, trzeba z tym wszystkim raz na zawsze skończyć, obiecałeś mi, Raoul. Tak, naturalnie, z całą pewnością z tym już koniec. Wspomniałem o tych listach, Simon, tylko dlatego, że jestem z ciebie tak bardzo dumny. Więc nie zażądasz już, żebym kiedykolwiek znów grała rolę medium? Nigdy. Chyba, że sama będziesz miała na to ochotę. Jedynie od czasu do czasu dla starych przyjaciół. Nie. Nigdy więcej. Raoul, grozi mi niebezpieczeństwo. Uwierz mi, czuję to. Wielkie niebezpieczeństwo. Obiecaj mi, że już nigdy więcej... Moja droga, obiecuję ci, że po dzisiejszym seansie nigdy już nie wystąpisz w roli medium. Po dzisiejszym seansie... Ach, tak. Zapomniałam o Madame X. Będzie tu. Lada chwila.
Może jednak, Simon, jeśli nie czujesz się dobrze... Ona jest dziwną kobietą, Raul. Bardzo dziwną kobietą. Czy wiesz, że ja... Ona mnie wręcz przeraża. Simon... Tak wiem. Jesteś jak wszyscy Francuzi, Raul. Dla was matka to świętość, a ja być może zachowuję się nieżyczliwie, żywiąc do niej takie uczucia teraz, kiedy boleję nad stratą swojego dziecka, ale nie umiem tak wytłumaczyć. Jest taka duża i cała w czerni. A te jej ręce, czy kiedykolwiek zwróciłeś uwagę na jej dłonie, Raul? Ogromne, muskularne. Silne dłonie, tak silne jak u mężczyzny. Naprawdę nie potrafię zrozumieć cię, Simon. Jako kobieta powinnaś przecież współczuć innej kobiecie, matce, która straciła swoje jedyne dziecko. To ty nic nie rozumiesz, mój drogi przyjacielu. Nie mogę nic na to poradzić. Od chwili, gdy ją zobaczyłam, poczułam... strach. Pamiętasz? Było na długo przedtem, zanim zgodziłam się zostać jej medium. W pewien sposób wyczuwam, że przyniesie mi nieszczęście. Choć prawdę mówiąc, stało się wręcz przeciwnie. Każdy seans kończył się wyraźnym sukcesem. Duch małej Amelii natychmiast w ciebie wstępował, a materializacje były naprawdę uderzające. Szkoda, że profesor Roche nie może być obecny na tym ostatnim seansie. Materializację. Powiedz mi, Raul. Wiesz przecież, że nie wiem, co się dzieje, kiedy jestem w transie. Czy materializacje są rzeczywiście tak cudowne? Na pierwszych kilku seansach postać dziecka rysowała się jak przez mgłę. Ale podczas ostatniego... Słucham. Simon, dziecko, które tam stało, było naprawdę... żywą istotą z krwi i kości. Dotknąłem jej nawet, lecz widząc, że sprawia ci to ból, nie pozwoliłem Madame X zrobić tego samego. Obawiałem się, że straci panowanie nad sobą, co mogłoby się dla ciebie fatalnie skończyć. Gdy się obudziłam, byłam strasznie wyczerpana, Raul. Czy jesteś pewny? Czy jesteś naprawdę pewny, że to wszystko jest całkiem w porządku? Wiesz przecież, co myśli kochana stara Enis. Uważa, że mam kontrakt z diabłem. Wiesz, w co ja wierzę. Badając nieznane, zawsze narażamy się na niebezpieczeństwo, ale działamy w szlachetnej sprawie. W sprawie nauki. Wszędzie na świecie ludzie poświęcali się dla nauki, byli pionierami. Zapłacili wysoką cenę po to, aby inni mogli bezpiecznie pójść w ich ślady. Od 10 już lat działasz dla nauki kosztem straszliwego napięcia nerwowego. Spełniłaś swój obowiązek. Od dziś staniesz się wolna i szczęśliwa. Madame X spóźnia się. Może w ogóle nie przyjdzie. Myślę, że przyjdzie. Twój zegar trochę się śpieszy, Simon. Zastanawiam się, kto to jest. Ta Madame X. Skąd pochodzi? Kim są jej bliscy? Jakie to dziwne, że nic o niej nie wiemy. Większość ludzi przychodzących na spotkanie z medium pragnie, o ile to możliwe, zachować inkognito. To elementarny środek ostrożności. Chyba masz rację. Mała porcelanowa waza, którą trzymała, wysunęła się z jej dłoni i roztrzaskała w kawałki na płytkach przed kominkiem. Simon odwróciła się gwałtownie w stronę Raula. Sam widzisz, nie jestem sobą, Raul. Czy wziąłbyś to za tchórzostwo, gdybym powiedziała Madame X, że dzisiejszy seans nie odbędzie się? Obiecałaś, Simon. Nie zrobię tego, Raul, nie zrobię. Nie myślę o pieniądzach, Simon. Choć zdajesz sobie chyba sprawę, że za ten ostatni seans ta kobieta zaoferowała ci ogromną sumę. Po prostu ogromną. Istnieją rzeczy ważniejsze od pieniędzy. Z pewnością istnieją. Cały czas o tym mówię. Pomyśl tylko. Ta kobieta jest matką. Matką, która straciła jedyne dziecko.
Jeśli rzeczywiście nie jesteś chora, jeśli to tylko twój kaprys, możesz odmówić spełnienia zachcianki bogatej kobiety, ale czy możesz odmówić matce ostatniej szansy zobaczenia utraconego dziecka? Ach, torturujesz mnie. Ale masz rację. Postąpię tak, jak sobie życzysz. Och, już wiem, czego się tak lękam. Chodzi o słowo matka. Simon. Istnieją pewne prymitywne, elementarne siły, Raoul. Ach, większość z nich zniszczyła cywilizację, lecz macierzyństwo pozostało tym, czym było od zarania. Zwierzęta, istoty ludzkie. Dotyczy to wszystkich. Miłość matki do dziecka jest czymś wyjątkowym. Nie wie, co to prawo, co to litość. Nie cofnie się przed niczym i bezlitośnie zmiażdży wszystko, co stanie na jej drodze. Simon! Mówię dziś głupstwa, Raoul, wiem o tym. Połóż się na chwilę. Odpocznij, zanim przyjdzie. Dobrze. Uśmiechnęła się do niego i wyszła z pokoju. Raoul pogrążył się na chwilę w myślach, po czym ruszył w stronę drzwi, otworzył je, przemierzył mały korytarzyk i znalazł się w saloniku bardzo przypominającym pokój, który przed chwilą opuścił. Była tu obszerna wnęka, w której stał duży fotel. Można ją było zasłonić ciężkimi, czarnymi aksamitnymi kotarami. Elis przygotowywała właśnie pomieszczenie. Tuż obok wnęki ustawiła dwa krzesła i mały, okrągły stolik. Na stoliku położyła bębenek, róg, kilka kartek papieru i ołówki. Ostatni raz. Ach, myślę, chciałabym, żeby było już po wszystkim. Oto ona. Żandarm, nie kobieta. Dlaczego nie pójdzie pomodlić się za duszyczkę swego maleństwa w kościele i nie zapali świeczki ku czci Najświętszej Panienki? Czy dobry Bóg sam nie wie, co jest dla nas najlepsze? Otwórz drzwi, Elis. Już, proszę pana, już otwieram. Zawiadomię panią Simon, że pani już jest, madam. Raoul podszedł do madame X, by uścisnąć jej rękę. Przypomniały mu się słowa Simon, taka duża i cała w czerń. Była naprawdę potężnie zbudowaną kobietą, a głęboka czerń żałoby, jaką noszą kobiety we Francji, wydawała się w jej przypadku wręcz przesadna. Mówiła bardzo głębokim głosem. Obawiam się, że jestem trochę spóźniona, monsieur. Zaledwie parę minut. Ale... Madame Simon położyła się na chwilę, nie czuje się dobrze, jest bardzo zdenerwowana i przemęczona. Ale seans się odbędzie. Ależ tak, madame. O, monsieur, nie wyobraża pan sobie, nie ma pan pojęcia, jaką radość nie do opisania sprawiają mi te seanse. Moja maleńka, moja Amelia. Znów będę mogła ją zobaczyć, usłyszeć. A jak wyciągnę rękę, tak... O, o, może będę mogła nawet jej dotknąć. Madame X, nie wiem, jak mam to wyjaśnić. W żadnym wypadku nie wolno pani robić nic na własną rękę. Musi pani stosować się ściśle do moich wskazówek. W przeciwnym bowiem razie może dojść do katastrofy. Katastrofy? Dla mnie? Nie, madame. Dla medium. Musi pani zrozumieć, że zachodzące tu zjawiska znajdują swoiste wytłumaczenie w nauce. Postaram się to opisać w prosty sposób, nie używając terminów fachowych. Aby się objawić, duch musi wykorzystać rzeczywistą, fizyczną cielesność medium. Widziała pani fluid wydzielający się z ust medium w postaci pary. Fluid ten ulega kondensacji i przetwarzany jest na fizyczne podobieństwo ciała, ducha. Należy jednak sądzić, że ta ektoplazma to rzeczywista cielesność medium.
Mam nadzieję dowieść tego pewnego dnia za pomocą dokładnych pomiarów wagi i licznych testów, lecz ogromna trudność polega na tym, że każda próba namacalnego badania tego zjawiska naraża medium na niebezpieczeństwo i ból. Dotknięcie zmaterializowanego ducha mogłoby doprowadzić do śmierci medium. To bardzo interesujące, monsieur. Proszę mi powiedzieć, czy nadejdzie moment, w którym materializacja osiągnie taki stopień doskonałości, że oderwie się od swojego cielesnego przewodnika, czyli od medium. To tylko abstrakcyjne domysły, madam. Ale opierając się na znanych faktach, można chyba uznać to za możliwe. Obecnie jest to absolutnie niemożliwe. Ale może być w przyszłości. Od odpowiedzi na to pytanie wybawiła go Simon, która właśnie w tym momencie weszła do pokoju. Była bardzo blada i wyraźnie osłabiona, ale odzyskała już w pełni panowanie nad sobą. Podeszła i uścisnęła rękę Madame X. Raoul zauważył jednak, że witając się z gościem, lekko zadrżała. Dowiaduję się z przykrością, że jest pani niedysponowana. To nic groźnego. Zaczynamy? Nie starczy ci sił. Lepiej odwołajmy ten seans. Madame X to zrozumie. Monsieur! Madame obiecała mi ten ostatni seans. To prawda? I jestem gotowa dotrzymać obietnicy. Biorę panią za słowo, madame. Nigdy nie złamałam danego słowa. Nie obawiaj się, Raoul. Przecież to już ostatni raz. Ostatni raz. Dzięki Bogu. Nadany przez nią znak zasunął ciężkie czarne kotary. Zasłonił również bardzo starannie okno i w pokoju zapanował półmrok. Raoul wskazał Madame X jedno z krzeseł. Sam zamierzał właśnie zająć drugie, kiedy Madame X zawahała się. Wybaczy mi pan, monsieur, ale oczywiście całkowicie wierzę w uczciwość pana i Madame Simona, by jednak uwolnić się od jakichkolwiek wątpliwości i pozwoliłam sobie przynieść to. To? Ależ, sznurek! Ależ madame, to zniewaga! Ach, to tylko środek ostrożności. Powtarzam, to zniewaga! Nie pojmuję pańskich obiekcji, monsieur. Jeśli nie ma w tym żadnej sztuczki, nie musi się pan niczego obawiać. Zapewniam panią, że nie muszę się niczego obawiać, madame. Jeśli ma pani na to ochotę, może pani związać mi ręce i nogi. O, dziękuję, monsieur. Nie, Raoul, nie pozwól jej tego zrobić. O, madame się lęka. Tak. Lękam się. Uważaj, co mówisz, Simon. Madame X przypuszcza najwyraźniej, że jesteśmy szarlatanami. Muszę mieć całkowitą pewność. O, przywiążę pana do krzesła. O, tak. Muszę pani pogratulować znajomości węzłów, madame. O, czy teraz jest pani zadowolona? Tak. Teraz jestem gotowa. Płynęły minuty. Zza kotary dochodził coraz cięższy i coraz bardziej chrapliwy oddech Simon. Potem zupełnie zanikł, ustępując miejsca serii jęków. Później znów na chwilę zapadła cisza, którą przerwało nagłe uderzenie w bębenek. Ktoś chwycił leżący na stoliku róg i rzucił go na podłogę. Rozległ się ironiczny śmiech. Zasłony wnęki nieco się rozsunęły i w powstałym między nimi prześwicie widać było postać medium. Simon siedziała nieruchomo z opuszczoną głową. Nagle Madame X gwałtownie wciągnęła powietrze. Z ust medium wydobywała się cienka stróżka mgły. Ulegała kondensacji i stopniowo zaczęła przybierać jakiś kształt. Kształt dziecko. Amelia! Moja mała Amelia! Mglista postać ulegała coraz większej kondensacji. Raoul wpatrywał się w nią, nie wierząc własnym oczom. Nigdy przedtem nie widział tak udanej materializacji. Stało przed nim prawdziwe dziecko. Dziecko z krwi i kości. Moje dziecko! Moje dziecko! Ostrożnie! Madame! Muszę jej dotknąć! Madame, proszę nad sobą panować!
Moje maleństwo! Muszę jej dotknąć! Madam rozkazuje pani usiąść! Medium! Na Boga, madam! Niech pani siada! Proszę pamiętać o medium! A co mnie obchodzi? Pańskie medium! Ja chcę odzyskać moje dziecko! Pani oszalała! Och, moje dziecko! Mówię panu moje! Moje własne! Moja krew! Moja malutka! Wróć do mnie ze światów! Cała i zdrowa! Chodź, 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 moje maleństwo! Simon! Simon! Raoul zobaczył, że Madame X przebiega koło niego i otwiera drzwi. Potem usłyszał oddalające się po schodach kroki. Zza kotary nadal słychać było straszny, przeciągły, przenikliwy krzyk. Krzyk, jakiego Raoul nigdy przedtem nie słyszał. Krzyk ten nagle zamarł, a jego miejsce zajęło przerażające rzężenie, a potem rozległ się głuchy odgłos padającego ciała. Raoul szaleńczo próbował uwolnić się z krępujących go więzów. Szarpiąc się gorączkowo, dokonał rzeczy pozornie niemożliwej. Rozerwał sznur. Z trudem stanął na nogach i w tym samym momencie do pokoju wbiegła Elise. Madame! Simon! Wszystko czerwone. Madame, nie żyje. Wszystko skończone. Niech pan mi powie, Monsieur, co to ma znaczyć. Dlaczego madame tak się skurczyła? Dlaczego jest o połowę mniejsza? Co tu się działo? Nie wiem! Nie wiem! Nie wiem, ale chyba oszaleję.